Witam Was, kochani, ponownie. Jak wiecie, dzisiaj malujemy owada, biedronkę. Macie do wyboru trzy biedronki, które możecie zrobić, wykonać, namalować. Natomiast ja Wam, kochani, przedstawię pierwszą propozycję, czyli potrzebujemy gołych stópek i farb. Przy okazji, kochani, zrobię Wam tak, że jedna stópka Piotruśka będzie biedronką, a druga będzie pszczółką. Więc zapraszam Was do zabawy. Do wykonania biedronki potrzebujemy dwóch farb, czerwonej i czarnej, i stopy swojej albo cudzej. Ja wybrałam cudzą. Piotruś, proszę, stópkę jedną do góry. Bardzo ważne, kochani, jest to, żeby piętę pomalować na czarno, czyli całą tu stópkę pomalujemy na czerwono, a piętę na czarno. No może to gilgotać. O, fajnie to jest. Przyjemnie? O, w palcie? Tak. Ale czemu w palcu? A czemu nie? Jeszcze tutaj na dole. O, dobrze, dobrze. Widzę, że muszę poprawiać tu dokładnie, żeby biedronka była zadowolona. Teraz nasz ochotnik odbija swoją biedronkę. Mocno. O tak. I do góry. Brawo! Teraz musimy umyć stopy. Kochani, nasza biedronka wygląda tak. Musimy jej dać czas, żeby przeschła. W tym czasie zrobimy pszczółkę. Pszczółka jest łatwiejsza, bo potrzebujemy tylko jednego koloru. Bierzemy, kochani, żółtą farbę i całą stopę, i piętę, po prostu całą stopę malujemy na jeden kolor, grubo i dokładnie. Poproszę stopę. No. Pszczółkę malujesz? Tak. O, ja nie lubię pszczółkę. Żółta odbijamy. Stopa już gotowa, odbijamy. Mocno. Wow. Ok, do góry i do mycia. Nasza pszczółka i biedronka już jest zrobiona. Teraz potrzebujemy czasu, żeby one przeschły. I dokończymy naszą pracę. Do zobaczenia.